Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i dzisiaj witam was ponownie na wariatkowie. Jak widzicie, filmy pojawiają się co drugi dzień i tak myślę, że przez cały styczeń będzie to wyglądać, ponieważ mam sporo rzeczy do roboty, tak jak mówiłem na poprzednim odcinku, ale też staram się robić coś więcej, więc chciałbym was w tym momencie zaprosić bardzo serdecznie na mojego TikToka, ponieważ zacząłem tam robić dziennie, wrzucać tam coś fajnego, więc zapraszam was tam bardzo serdecznie. Dzisiaj ponownie kolejny TikTok się tam pojawi, tak naprawdę przed chwilą go nagrałem i już jestem w stanie go publikować, więc jeżeli oglądasz ten odcinek, to już na pewno jest na TikToku, więc wbij, zobacz i tak dalej. Linki wszystkie oczywiście są w opisie, tak jak macie do Instagrama, macie również do moich innych kanałów, ale również macie na przykład do Chef Shopa, gdzie możecie sobie kupić, prawda, jakiś, nie wiem, fajny kubeczek, możecie sobie kupić jakąś koszulkę, jakąś bluzę, coś innego, na przykład kiedyś były takie kubeczki, ale teraz już są inne. Właśnie ja muszę sobie też kupić, właśnie nie mam kiedy tego zrobić, a muszę sobie kupić, więc jeżeli wy chcecie również mieć, to zapraszam was bardzo serdecznie na Chef Shopa, tutaj w tym miejscu, albo w tym. W tym miejscu się wyświetla wam reklamka, tutaj, prawda, możecie zobaczyć, jak pięknie ten shop wygląda, no i wbić na sklep, który jest oczywiście w opisie. A ja przechodzę oczywiście do Minecrafta, w którym dzisiaj jesteśmy ponownie na wariatkowie, tak jak powiedziałem, i słuchajcie, mam pewne podejrzenia, że faktycznie wróżka może coś robić z Milki, że faktycznie może ją gnębić i tak dalej. Coś tutaj mi śmierdzi i to naprawdę mocno. Więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę to sprawdzić, że muszę pójść do tej wróżki i tak dalej, wszystko, tylko chciałbym się jeszcze do tego jakoś bardziej przygotować i tak dalej. Ja, wiecie co, tutaj miałem gdzieś taką czerwoną owcę, którą myślałem, że jakoś nazwę, tylko czerwona owca mi... Ty, uciekła mi czerwona owca. A jest, dzień dobry, czerwona owca. Dobra, słuchajcie, ja chciałbym ją jakoś nazwać. Ja tak myślałem przed odcinkiem, kurczę, nie ma żadnego zwierzaka. Fajnie by było mieć jakieś tutaj zwierzę, więc mówię, owca idealna. Czemu nie, niech będzie, niech jest owca. Więc ja... Aha, co to jest? Dobra, nie wiem o co chodzi. Rozwalam to. Ja tego tutaj nie dawałem, ale bardzo podejrzane jest to, że to ktoś tutaj dał. Czyżby krecik wrócił i znowu mi się tu włamał? Zaraz zobaczymy. Uwaga, tutaj się kret włamywał wtedy. Nie, no jest dziura znowu. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Czy to jest zamurowane? Nie, no jest dziura. Kret jest mały, to on by się... Nie, on tu znowu drąży. Nie, nie, nie. To tak być nie może. To tak być nie może. Ja tu nic nie widzę. Dobra, dobra. Ja tutaj, kurde, zmuruję to. Muruję to tak, żeby tutaj nic się nie dało. Nie mam tyle budulca. No, zaraz to zamuruję. Zaraz, zaraz. Czekajcie. Ja już tutaj biorę dirta. Nie będę tutaj pozwalał. Dobra, czyli to był krecik na pewno. Tutaj mi się włamał. Dobra, tutaj gdzieś dirta mam. Mam. O, kurde, dirt. Dobrze. Dobrze, że jest dużo dirta, bo już się bałem, że nie będę go miał. Dobra, tu murujemy. To murujemy w tym momencie, żeby on tutaj nie mógł totalnie przejść, żeby tutaj już mi się nie rył. No, wszędzie to dirtem zrobimy, dobra, tak, coś tego typu i murujemy to w ten sposób, dobra. No i teraz jak jeszcze raz tu zobaczę cokolwiek, że jest nabrojone, to nie wiem, ale słuchajcie, to jest podejrzane, że krecik jest, że się krecik odnalazł w tym momencie, na to wychodzi, bo jak widzicie, coś tutaj zrobił, coś tutaj wkopał, coś tutaj nam, że tak powiem, uprzykrzył lekko życie. Ale ja tutaj przyszedłem, o, po name taga, właśnie, dobrze trafiłem, nazwijmy, uwaga, czerwona owca, co jest czerwone? Co jest czerwone? Czerwone, nie wiem co jest, ale wiem, że byk nie lubi czerwonego, bo go denerwuje ten kolor, więc nazwijmy czerwony, czerwony byk. Niech będzie. Owca, która się będzie nazywała czerwony byk. Dobra, to jest plan, to jest dobry plan, na to mi się wydaje, że to jest całkiem okej. Ja ją chcę nazwać i lecimy od razu do wróżki zobaczyć, co tam się kryje, ponieważ jest to mocno podejrzane, że ona coś tam do Milki, prawda, jakieś kurde, że ją gnębi ponoć i tak dalej, tak jak mi pisaliście. Ja muszę to wszystko sprawdzić, ogarnąć, czy faktycznie tak jest, czy wróżka coś planuje i tak dalej. Jest czerwony byk, może być, możemy lecieć w podróż piękną do wróżki. Znaczy, to nie jest taka piękna podróż do wróżki, no ale musimy tam niestety pójść, zobaczyć, co tak naprawdę się tam kryje i mam nadzieję, że uda nam się odkryć coś, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja chciałbym poszukać tam jakiejś tajnej bazy, bo czuję, po prostu jestem pewien, że na tym małym domku gdzieś musi być jakaś tajna baza. No po prostu nie wierzę w to, jeżeli tam nic nie będzie. Musi tam coś być, jestem tego pewien, jak tego, że jest wiosna, lato, jesień, zima. Wiecie, o co chodzi. Coś tutaj musi być, więc zaraz będziemy rozkopywać też tą chawirę. Dobra, i teraz tak, zobaczmy, czy tu pod szafką nie ma jakiegoś przejścia, że ona coś musi odsunąć i tak dalej. Nie, nie, nie. Dobra, jeszcze sprawdźmy górę, na pewno przeszukajmy wszystko tak, jak to przeszukiwaliśmy. Tutaj są książki, te co ostatnio daliśmy. No nic tutaj nie ma, totalnie nic. Chyba, że gdzieś na dachu... Ej, to jest coś to jest podejrzane. A nie, jednak chyba... Ty, ale dziwne to jest tutaj, że tutaj jest na przykład... Czy tutaj jest coś ukrywane? Czekajcie, czekajcie. To trzeba zbadać. Powiemy tak. A nie, tu nic nie ma. Ej, o co chodzi? Nie rozumiem tego. Dobra, muruję to w ten sposób. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale
będę musiał wyjść na ten dach jeszcze zbadać. Dobra, ale czy naprawdę tu nic nie ma? Może od zewnątrz jest jakieś wejście? Może od zewnątrz sprawdzimy tutaj gdzieś jakaś drabinka czy coś tego typu. Tutaj na przykład on... Kurczę, chyba nie ma, chyba nie ma. Nie, no nie wierzę w to, że nie ma nic. Czekajcie, ja ten dach muszę sprawdzić. Muszę ten... No, ale ja tam nie wejdę teraz, bo nie mam nic w budulce żadnego. Nie, no kurczę. To nie wiem, nie wiem. Albo czekajcie, jeszcze tu, bo to jest tradycyjne miejsce. Tutaj, jak tu coś jest, to się nie postarała. Nie wierzę w to, nie, naprawdę. Dobra, co... Co to jest za miejsce? Ej, o co chodzi? Dlaczego... Dobra. Ja już mam pewność, że wróżce odwaliło, że ona tutaj coś... Co tu robi nóż? Mar... Dobra. To jest jakaś książka. Czytamy tą książkę w takim razie. Uwaga. Przeczytajmy to, co tutaj pisze. Już się boję. Plan działania. Porwanie krecika. Ograniczenie Milki. Odbicie Szczypsona. I życie długo i szczę... Co? Nie, to się nie dzieje. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Ja nie wierzę w to, co czytam w tym momencie. Czyli wróżka porwała krecika, teraz ogranicza Milki i chce mnie odbić. Nie, to się po prostu nie dzieje. Nie, to nie wierzę w to. Nie, 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 nie. Dobra, ja tą książkę konfiskuję w takim razie. Muszę mieć dowody. Biorę ten nóż również, nie będzie ona miała żadnych tutaj, prawda, rzeczy i tak dalej. To biorę, to też biorę. Taki, nic z tych rzeczy nie będzie miała tutaj ta wróżka. Nie, nie, tu jest jeszcze coś. O nie, to jest, ja wiem, co to jest. To jest panel do kamer. Dobra, czekajcie, sprawdźmy to, jakie tu są kamery. Są kamery jakieś, dobra, czy ile ich jest? 10 kamer, dobra, sprawdzamy. Ej, to są kamery z mojego domu. Czy ona mnie podgląda? Ej, nie. 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 Nie, nie, to się nie dzieje, naprawdę. Ej. Ona Milki też podgląda. Ona se kamery porozstawiała po tym wariatkowie. Nie. Nie, 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 nie. Czekaj, czekaj, tam jest kamera, tam widzę ją, jedna jest tam, druga jest tu, to była siódemka? Tak, to była siódemka, więc teraz ósemka. O kurde, co tu się dzieje? Nie, 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 nie wierzę w to. To była ósemka, dobra, dziewiątka. Ona z każdej strony widzi dom Milki i dziesiątka. Jeszcze tu, przed moim... Nie, ja idę konfiskuję po pierwsze ten monitor i idę rozwalać te kamery. Nie, to jest przesada już w tym momencie. Nie, ta tej wróżce totalnie na łeb coś siadło. Przecież ona jest już stara, ona do mnie startuje, jakieś tutaj dziwne podjazdy robi. Nie, 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 nie. Dobra. Ja lecę, rozwalam te kamery. Dobrze, mam nadzieję, że będę pamiętał, gdzie one wszystkie były. Ja najwyżej sobie sprawdzę. Dobra, wydaje mi się, że tak. Pierwsza była tutaj gdzieś. Tutaj było taki, tak na wysoko, na wejście. Tak mi się kojarzy. O, jest, patrzcie. Nie, to się nie dzieje, to się nie dzieje, kurde. Dobra, ja idę do magazynu po jakiejś budulce, żeby miał jak się wkopywać i rozwalam te kamery, ale to co w tym... Ja przeżywam szok. Ja przeżywam w tym momencie szok, nie? To ja zaczynam się zastanawiać, czy to wróżka tutaj się jakoś mi nie włamała i tego kobla tu nie dała. Skoro ona porwała krecika, to nie mógł być krecik. To nie mógł być krecik zdecydowanie. Dobra, weźmy sobie Stone'a, czy ja wolę kobla? Ja wolę kobla sobie lepiej, bo Stone i tak jak go rozwalę, to będzie koblem znowu. Dobra, tyle nam wystarczy i możemy lecieć z powrotem. Dobra, idę rozwalić te kamery. Tych kamer do rozwalenia, czekajcie, podsumujmy to jeszcze, jak to było. Jest tak, piątka to jest moja kamera, więc ja po prostu jak skonfiskuję jej monitor, to już nie będzie miała wglądu, ale szóstka, jest tak, szóstka, czyli jest tu. To jest koło tego tarasu. Tam widać kolejną kamerę i to jest siódemka. Tak, to mamy zlokalizowane. Ósemka jest na basen, dziewiątka jest na wejście i dziesiątka jest na skrzyżowaniu mojego domu z Dave'a. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, to musimy iść to rozwalić. Dobra, czyli mamy do rozwalenia kilka kamer. Tych w moim domu nie będę rozwalać, bo to też są moje kamery. Ona po prostu jakoś przejęła nad nimi kontrolę. Ale ja sobie po prostu ten monitor zabiorę i będę sobie widział, co tam jest. Ale tamte kamery trzeba rozwalić. Trzeba rozwalić, a nie ma szans. Ja nie pozwalam na to, żeby było tak tutaj, że tak powiem, robione. To ja już tutaj w prawą rękę kobla daję. Tutaj robimy do góry i rozwalamy tą kamerę. Nie. No nie mów, że nie mogę rozwalić tych kamer, że ona jakąś klątwę na nią dała. Co? Nie, no nie mogę rozwalić kamer, naprawdę? To się nie dzieje, naprawdę. Nie da się rozwalić kamer. Nie. Nie, no proszę. Nie, kopię to, dopóki tego nie rozkopię. Diamentowy kilofem nie da się rozwalić tego? To czym to się da rozwalić? Dobra, może ręką po prostu? O kurde. No dobra, czyli będziemy musieli to zamurować. Okej, okay, no to murujemy w takim razie te kamery, tak żeby nie było przez nie nic widać w takim razie. Tutaj, tu jest druga kamera, o właśnie, dobra, tutaj mamy kolejną kamerę. Więc robimy tak, tak, normalnie je murujemy w ten sposób, żeby nic nie było widać z żadnej strony. Oła!
Co? Czy to jest pod napięciem? Co? Nie wierzę w to. Co to się dzieje w ogóle? Dobra, tu jest kolejna kamera, ją też murujemy w takim razie, w ten sposób. Dobra, znowu nic nie będzie widziała. Zaraz sobie sprawdzimy, czy te wszystkie kamery dobrze są zamurowane. Dobra, i tu jest kolejna. Dobra, robimy tak, przechodzimy tu. Tu i teraz tak. Stawiam tu, 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 tu i od dołu. Dobra, super. Dobra, spadłem na dół, ale to nieważne. Już to rozwalamy, żeby tutaj syfu nie robić milki. I czekajcie, że to już była każda kamera? Zaraz sobie sprawdzimy. Jeszcze była chyba jedna. Jeszcze jedna była. Gdzie była jeszcze jedna? Ona była. A, już wiem, gdzie była. Dobra, na wejściu, tam przed moim domem. Zaraz sprawdzimy na kamerach, czy to wszystkie już są, albo teraz już nawet sprawdzę. To było od szóstki. Szóstka jest zamurowana, siódemka jest zamurowana, ósemka jest zamurowana, dziewiątka jest zamurowana i dziesiątka. Pozostała nam jeszcze tylko dziesiątka. Okej, czyli dobrze mówiłem, to jest tutaj. Na tym drzewie to gdzieś będzie w takim razie. Tak to rozumiem. Zoomuję tutaj, tak? Tak, dokładnie. Dobra, czyli nie da się rozwalić tych kamer. Jakąś klątwę rzuciła na te kamery, więc trudno. Po prostu zamurujemy i w ten sposób i tak nic nie zobaczy. Nie, ja nie będę przykładał tutaj ręki do czegoś takiego, poza tym konfiskuję ten monitor. A nawet powiem więcej, ja mam gdzieś swój monitor. Ja ten monitor idę wywalić gdzieś do lawy. Tylko pytanie, gdzie jest lawa tutaj? Mi się wydaje, że lawa była gdzieś tutaj w... o, wiem, gdzie była chyba. Dobra, czekajcie, jak tutaj pójdziemy sobie do tego stawu, to tutaj mógłby do netheru też pójść, ale nie, to było zbyt łatwe. Tutaj ja wiem, że tutaj jest taki, prawda, kanion, można sobie spłynąć na dół. Tutaj, i tutaj zaraz gdzieś znajdziemy lawę i zaraz to palimy w tej lawie. Tylko ja nie mam pochodni żadnych, no kurczę. Jak to jest możliwe, że ja pochodni żadnych nie mam ze sobą? To jest tak ciemno, czy ja mam jasność na maksa? Mam jasność na maksa. Nie, dobra, wypływam stąd jednak, tu jest zbyt ciemno. Muszę zajść sobie po pochodnie. Dobra, widzowie, mamy pochodnie, idziemy w takim razie dalej. W takim razie szukać, wróciłem do tej kopalni, zabrałem pochodnie, tak jakiś tam miałem. I po prostu w tym momencie lecimy szukać lawy. Tylko coś czuję, że tu będzie mocno ciężko ze znalezieniem lawy, takie wam wrażenie, niestety, bo ta kopalnia jest totalnie jakaś dziwna. Tutaj jest tylko jakaś woda spływająca z tego naszego stawu. Nic więcej. Dobra, czekajcie, przepłyńmy tu. No, no nie da się wypłynąć. No nie wytrzymam, no nie wytrzymam. O, tu się coś świeci, tu się coś świeci. Jest. Mamy w czym spalić ten monitor. Uwaga, wielka chwila. Tu i uwaga, palimy to. Tak jest, koniec. Nie będę przykładał ręki do tego, żeby ta wróżka jakoś nas podglądała i tak dalej. Monitor jest spalony. Ja swój do swoich kamer gdzieś mam, ten jest od niej. Nie będę po prostu, nie będę tego tolerować dłużej. Nie ma takiej totalnie możliwości, totalnie. Więc dobrze, że to spaliliśmy, dobrze, że to odkryłem w ogóle. I teraz już wiem, że wróżka coś tam, kurde, wydziwia. I że trzeba to jak najszybciej... Utopię się. No nie. Dobra, nic mi nie zadaje na szczęście, bo mam zbroję dobrą. Dobra, więc super fajnie, słonecznika tu zasadzę gdzieś. Ten nóż też mogłem spalić. Ajajaj, zapomniałem o tym, że mam ten nóż i go nie spaliłem. No trudno, ale ten nóż to mi się przyda, będę miał czym kroić chleb. Nie, jaki chleb, znaczy będę miał czym kroić szyneczkę. I tak dalej, dobra, no to w takim... Ale czekajcie, czy ja tutaj... Przecież ja miałem lawę tutaj, kurczę, że mogłem tu to spalić. No to palę ten nóż też w takim razie. Tą książkę jako dowód zostawię. No i marchewkę też zostawię, jedzenie nie będziemy marnować. No ale dobra, słuchajcie, w każdym razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Powstrzymaliśmy wróżkę, teraz już nie będzie nas podglądać. I muszę się skontaktować z Milki i dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi, dlaczego ta wróżka ją gnębi i... No i w ogóle porozmawiać na ten temat. A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam jeszcze raz na wszystkie linki, które są w opisie. Pozdrawiam, cześć, pa, pa.